Miałam ochotę dosadzić jeszcze troszeczkę kwiatów doniczkowych i kupiłam takie. To są chyba petunie albo surfinie. Tak, wczoraj wybrałam się na ryneczek. Dwie takie sadzoneczki wzięłam, no i tutaj sobie przygotowałam doniczki. W takie doniczki je przesadzę, bo mam jeszcze tak dwa miejsca, w których bym chciała ustawić. Jedno to na parapecie, na tarasie, a drugie to przy drzwiach wejściowych i właśnie tak bym chciała oddzielić. I przy okazji kupiłam sobie lubczyk, sadzonkę lubczyku, ale lubczyk to już posadzę przy ogrodzie warzywnym. No, lubczyk jak dla mnie podkręca wszystkie zupy, a przede wszystkim rosół. No i sadzoneczkę lubczyku też wysadzę. A tutaj te moje kwiatuszki, bardzo ładnie rozkrzewione. Pani na ryneczku powiedziała, że będą zwisające w takiej doniczce i chcę przesadzić do takiej właśnie jednej dużej. Jeszcze je wyczyszczę, bo są dosyć wysokie, na czym mi zależało, żeby ładnie opływały, więc będą ładnie wyglądały. Więc zaraz przyniosę sobie ziemię z ogrodu, bo mam taką fajną z obornikiem granulowanym, kurzym, także na pewno to im będzie sprzyjać. No i dzisiaj taki pierwszy dzień cieplejszy, akurat troszeczkę chmury przysłoniły słoneczko. Dzień cieplejszy, ale bez słoneczka, troszeczkę wieje, jak widać, to jest chłodniej. Jutro planujemy robić ognisko z kiełbaskami. Tak, dziewczyny? Tak. Także też troszeczkę coś może ponagrywamy, zobaczymy, jak to będzie. O, zobaczcie, jak teraz powiewa. No i w takich momentach jest chłodniej. Kurczę, mamy już czerwiec, a dalej jest zimno. Tak, jest zimno. Okej. W ogóle pokażę Wam, jakie kwiaty w tym roku posadziłam w donicach na tarasie, ponieważ są całkiem inne niż dotychczas. No jestem bardzo zadowolona i myślę, że jak na ten zimny rok to był bardzo dobry wybór. Także później pokażę Wam mój ogród. Już można powiedzieć w czerwcu.
No jednak u nas dzisiaj zimno jest, jak nie ma słońca. A więc chciałam Wam pokazać, na jakie kwiatki w tym roku się nastawiłam, na co postawiłam. Tutaj mam ten, który przed chwilką ustawiłam, a tutaj mam niecierpki, które podobno nie boją się deszczu. No i bardzo ładnie kwitną, więc postawiłam je sobie na tarasie na stole. Bardzo ładne kwiaty. Pięknie wyglądają. Jeszcze tutaj mają mnóstwo pączków. One też niedawno były posadzone, także dopiero będą się rozkrzewiać. Muszą dojść do siebie. Tutaj mam taką roślinkę, co nie pamiętam jak się nazywa, ale co roku w tej doniczce tutaj stoi. I przejdziemy dalej. Tu w tej drewnianej skrzyni posadziłam taką trawę. To akurat jest do wyrwania, bo to jest zwykła trawa, ale tutaj taką ozdobną, więc to tak fajnie wygląda. A dzisiaj u nas tak. Dziewczynki na trampolinie szaleją. Tutaj katalpa, czyli surmia, wypuszczaliście. Wszystko w tym roku jest dużo, dużo później. Ok. No i tutaj mam swoje donice. I w tym roku zakupiłam szałwię czerwoną oraz taki wilec ziemniaczany. A to są kwiatki, które sama wysiewałam z nasionek. I jest to kurczę, nie pamiętam jak to się nazywa. Co ja tu wysiałam? Nasturcja. A, jest to nasturcja, zapomniałam. Także tutaj będzie taka piękna kompozycja. I tutaj będzie taka piękna kompozycja. Szałwie się rozrosną, wilec, mam nadzieję, że tak ładnie też zejdzie w dół. I w następnej donicy też mam szałwie oraz taki kwiatek, ale nie wiem jak on się nazywa. Nie zapytałam, jak kupowałam również na ryneczku. I on też ma tutaj z tej donicy wypłynąć. Ale bardzo już pięknie wygląda. I mam jeszcze jedną donicę drewnianą, taką przed domem. Tam również mam szałwie. I przed domem również w tej skrzyni mam szałwie, nasturcję i wilca. Także u mnie tak to w tym roku wygląda. No i mój taras teraz prezentuje się tak. Także coś z tego wyjdzie. A tutaj mam taką skrzynię i wpadłam na pomysł, że rozłożę tam kocyk i poduszki i będą tam szaleć moje dziewczynki. A dziewczynki skaczą na trampolinie właśnie. O i nasz komplet ogrodowy, z którego jestem bardzo zadowolona. Thank you.
Akurat teraz wyszło troszeczkę słońca. Jest bardzo przyjemnie. Aż usiadłam sobie tutaj na tarasie i tak zerkam to słoneczko. O, ale już zaczynają chmury je przykrywać, także znowu przestanie tak grzać. Także jak wyjdzie za chmur, jest bardzo, bardzo przyjemnie. Idę zaraz jeszcze do ogrodu warzywnego troszeczkę poplewić, posadzić tą roślinkę, co jeszcze kupiłam, bo chcę ją na ogrodzie warzywnym posadzić. I taki to u nas chill out dzisiaj. Dziewczynki również się bawią cały czas na dworze. Przepięknie. Uwielbiam taką porę roku.
not a phone. I think he's in love with me. Reminds me of your voice. And even though we both made it out, you can still have my thoughts. Tell you through these songs. I write them as notes on my phone instead of writing you. Different kind of high.